No dobrze, mi udało się pobrać wam serwer 306 na dysk twardy i możemy teraz uruchomić instalatora. A instalator uruchamiamy z uprawnieniami administratora, czyli możemy skorzystać z prawego przycisku myszy, kliknąć na pliku i wybrać uruchom jako administrator. Ja w tym przypadku pracuję na koncie administratora, tak więc korzystam z dwukliku. Uruchom. Tutaj mamy wybór języka angielski bądź francuski. Akceptuję licencję. Przechodzę dalej i proponuję się tutaj zatrzymać na chwilę. W tym miejscu znajdziemy trochę ostrzeżeń od autora. Po pierwsze, informacja o bibliotekach. I o tym mówiliśmy już w poprzedniej lekcji. Jednakże poniżej możemy znaleźć całą sekcję Wizual C pakiety. Wraz z linkami do poszczególnych pakietów dla wersji 32 i 64 bit. Następna rada, właściwie ostrzeżenie, dotyczy tego, aby instalować oprogramowanie bezpośrednio na partycji C bądź D w standardowej nazwie katalogu. Autor odradza instalowanie aplikacji w takich katalogach jak Program Files. Wynika to z tego, iż wiele nazw katalogów na naszym dysku twardym zawiera spacje, a składniki WAMP serwera mają często korzenie w systemach uniksowych. Które nie bardzo lubią takiej konwencji nazywania katalogów. No dobrze i właściwie ostatnie ostrzeżenie. Dotyczy ono w tym przypadku zamknięcia aplikacji Scape, jeżeli jest ona uruchomiona w systemie. Wynika to z tego, iż ta aplikacja korzysta z portu 80, a z tego portu również korzysta Wam server. Dobrze, i to właściwie tyle. Przejdźmy dalej. Ja pozostawiam standardową ścieżkę dostępu do aplikacji. Next. Next. I instalujemy. Wam się cały czas instaluje, i w momencie, w którym ten pasek dobiegnie do końca, zostanie wyświetlona informacja o tym, abyśmy wskazali swoją domyślną przeglądarkę internetową. W tym przypadku program myśli, że moja przeglądarka domyślna to Internet Explorer, tak więc ja zmienię ten stan rzeczy. W tym przypadku korzystam z tak i wprowadzę ścieżkę do mojej aplikacji. Vivaldi. Oprócz tego, instalator pyta się, z którego programu do edycji kodu chciałbym korzystać. Ja w tym przypadku pozostawię notatnik, czyli klikam na nie. W tym miejscu uzyskujemy jeszcze informację o tym, iż w momencie, w którym będziemy chcieli uruchomić phpMyAdmin, aby założyć bazę danych, nazwa domyślna użytkownika to root. I ten użytkownik nie ma przypisanego żadnego hasła. Dobrze, ja klikam dalej i finish. No dobrze, w ten sposób udało mi się zainstalować WAMPA. I teraz go uruchomię. I odpowiednia ikonka powinna pojawić się w moim zasobniku. Na dodatek świeci się ona na zielono, a to oznacza, iż wszystkie usługi działają poprawnie. Ale o samym WAMP serwerze będziemy sobie jeszcze mówić w kolejnej lekcji.